Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale. No, daj jakiś no. normalny. Zagramy teraz normalny, wiesz? Dobra. No. Zagramy na jakiejś małej mapie, bo nas jest mało. Mało. Mało? To weź no. Office'a. Moja ulubiona. Office. No, ona jest dosyć łatwa dla... On się szuka. No właściwie teraz musimy bronić tylko dwa punkty. Możemy grać tak. Ej, nie, bardzo śmieszne. Ej, no. Okay. Pan, z mamo przecież grałem. 2-6 chyba graliśmy, wiesz, Marwo? No, i przegrywaliśmy. No, bo graliśmy 2-6. Czterech za dużo, bo i gdzie nie gdzie na to udało nam się wygrywać. Dobra, schodzimy chyba na kanał niżej. Mhm. No dobra. Nie, chyba tylko na pewno. Gra taka świetna. Może na godzinę, ale świetna, wiesz, jak się tak gra. Godzinę dziennie tak styknie, ale mimo wszystko. Więc musimy bronić dwóch punktów. Po prostu. Na midzie, wiesz? Dobra. Ja jestem tu, okej. Okay. Właśnie, dobre pytanie, gdzie ty jesteś? Dobra, chodź. Teraz tu są karabiny i musisz pamiętać o reloadzie teraz, wiesz? Mhm. I ty stój tutaj, broń tych korytarzy, tu i tu, nie? Dosłownie, tu i tu. Mogą ci przejść przez office i przez kuchnię, a ja będę chronił tej drugiej strony, która jest nieco trudniejsza. Dobra. Ojoj, pierwszy się napotoczył. Pamiętaj, my mamy lepsze od nich broń, bo my jesteśmy obrońcami. Oni muszą zrobić wrażenie. Czy ty strzelasz do mnie? Tak. Sorry. Szkoda, że nie mogę sam siebie uleczyć, bo ciebie mogę uleczyć, bo... Wiesz? Nie, bo widziałem latarkę, a... A właśnie oni nie mają latarek. Aha, spoko, dobrze wiedzieć. Bo oni mają być cicho ciemni. Oni mają za zadanie gasić światło, bo wtedy ich nie widzisz, rozumiesz? Umam. Taki fajny tryb, naprawdę, podoba mi. I widzisz, musisz zapalić to światło. Taki czerwony przycisk, naciskasz i wszystko działa. A, tak to działa, dobra, spoko. No. Właśnie w ten sposób. Dlatego to jest ten sposób kamperski, jak tutaj stoisz, wiesz? Tak jak my tu stoimy, ale innego wyboru nie ma, bo na... Idzie. Where? Od C? Zabił mnie. Nożem. No, domyślam się. Kurde, z nożem mnie zabił. Ojaj, widzę co potrzebują, wiesz, bo tutaj mają, którego potrzebują. I potrzebują chyba tego na samym środeczku, wiesz? Jak masz, to masz mapę, nie? Zabiłeś go bardzo dobrze. Ale nie potrzebował ze środka. Potrzebował czegoś innego. Interesujące. O, widzę go. Musisz naprawdę pamiętać o tym ciągłym reloadzie, wiesz? Mhm. Spoko, kontroluję to. O Jezus, za tego kartonu mnie próbował. Myśli, że go nie widzę. Widziałem cię, haha. Ale nie badaj bezpośrednio pomieszczenia. Czemu ty gasisz? Bo to jest tak, że my musimy po prostu wstać tutaj, bo to jest najbardziej odpowiedni, wiesz, moment tutaj, nie? Mhm. Taki najbardziej kamperski, ale najbardziej skuteczny. Wiesz, z tego co widzę, warto też oświecać światła w tych pomieszczeniach, w których oni zgasili. No powiedziałem ci to tak. A, no, dobra. Bo oni wtedy są cicho ciemni, nie widać ich. A ja wiem. Jakby byli... Ale kurde, podoba mi się gierka. No właśnie, mimo wszystko tak mało waży. Oła. Jak masz ekipę, to jest... Zginąłeś? Tak, zginąłem. Z pistoletu cię zabił. Dobra. Ale go poharatałem mocno. O Jezus, z dwóch stron mnie zabili. Potrzebują czegoś z chyba prawa, wiesz? Jak naciśniesz M. Gasili wszędzie światło, musimy pozapalać je. Potrzebuję chyba czegoś z prawa, ale nie jestem pewien, tak na 100%. Wiesz co, jeszcze niczego nie ukradli od cały ten mecz, wiesz? Mhm. Bo byłoby taki charakter... O Jezus, jest Office B. Rzuciłem tam pułapkę. Au! No, z noża dostałem. O nie, nie zwróciłem na niego uwagi, bo się... Ja też go nie widziałem w ogóle. No właśnie o to chodzi, oni mają być niewidoczni. Potrzebuję chyba białego. Potrzebuję białego. Który ukradli, wiesz? Mhm. Cieka teraz. Ojej, już mógł uciec z wentylami, ale... O Jezus, już ma... No, wygrali. Mieli GG. No, ale to... wiesz, my też będziemy mieli GG w ten sposób, no, tak, nie? Bo to jest tak, easy. Tak. Się zamienia. No to... Ale mimo wszystko dobrze było. No, a przecież coś to odblokowałem, fajne. No właśnie, bo tu są różne klasy postaci, na przykład ja cały czas gram tu medykiem, bo to jest według mnie najlepsze.
Dobra, to ja lecę już do siebie, nie? Mhm. No. Taki zwyczaj mamy, że idziemy na inny kanał. Dosyć chamski, ale potrzebny dla nas. Dobra, teraz mamy zadanie ukraść, wiesz? I to jest tak, że zawsze się dzielimy tak, przynajmniej zawsze, kiedy ja jestem w teamie, to dzielimy się tak obowiązkami, że ja zawsze kradnę główny punkt, a reszta robi, wiesz, za taką zasłonę, nie? A, że kurde. Idzie gdziekolwiek inaczej. To jest, przynajmniej ja mam taką taktykę, mhm. Ale to już możemy grać jak ty tam wolisz, nie? Bo wszystkich elementów gry musisz się nauczyć, więc wiesz. Dobra. Na razie nie musimy tak grać. Nie jest to konieczne. Oni mnie w tym momencie zauważyli. My potrzebujemy... A, już. Potrzebujemy czegoś, co jest bardzo złe. Nie iść tam, Marwolo, bo oni mnie namierzyli, wiesz? Dobra. Zabiłem go. Dziwki. O, sorry za słownictwa. Bo w tej grze nie da się inaczej. W każdym razie ja już ukradłem to, co potrzebujemy. Ja jestem... Kurde, zabili mnie. Oj, jedzieś. Bo tak jak widzisz, mamy to, co potrzebujemy, nie? Potem M naciskasz i widzisz, co musimy ukraść. Jak widzisz, mi się prawie udało. Zabiłem go. No bo to mamy gorsze bronie, ale mimo wszystko jest to możliwe, nie? Tak niepostrzeżenie, jak to zrobimy po cichu ciemnemu. Tak jak widzisz, my mamy takie opcji wentyle, tu są. Potem trzeba je rozwalić i po prostu jak rozwalisz, to w tym momencie możesz przez nie przechodzić, a drużyna broniąca nie może przez nie przechodzić. Oni się już prawdopodobnie zorientowali tego, co potrzebujemy. Zabiłem go? Niemożliwe. O nie, już GG mamy, wiesz? Bo uciekłem im. No Marwolo! Mieliśmy GG, ukradłem to już! To było piękne! To było piękne, sorry! Dobrze, mamy jeszcze 3 minuty spokojnie, ale już się domyślili, jaki punkt potrzebujemy. Ale to było piękne! Stary, bo miałeś latarkę! No bo my nie musimy, bo my jesteśmy ci źli, rozumiesz? Wiem, ja wiem, ale wiesz, mi się wydawało, że chyba miałeś latarkę, to chyba była latarka za tobą. Ja wiesz, ja strzeliłem, bo zobaczyłem już o tą latarki, nie? Nawet nie widziałem ciebie na mapie, widziałem tylko tą latarki. Wzięli mnie z dwóch stron. Oni już wiedzą, który punkt potrzebujemy. Na 100%. No nie, mieliśmy już tak... Ja już uciekałem i mieliśmy takie 100% wygranej. Oj tam. No ja wiem, że po prostu byłem załamany twoją postawą. No nieźle, po prostu nie. Fajne, no co. Oj tam, każdemu się może zdarzyć, no jej, no. Przepraszam, że jest friendly fire, tak? No bo go wyłączam, bo jest wtedy śmieszniej, ale bez przesady. Ale dobrze, rozumiem, no przecież to... Właściwie drugi twój mecz, a pierwszy w tej. Pierwszy w tym, wiesz, rodzaju złodzieja, nie? Mhm. Więc poniekąd rozumiem, aczkolwiek moja bulwersacja jest uzasadniona, nie? Bo to jest taka mocno na wczucie się na tryhardowanie w tej. Już jest. Dobra, ja jestem od tej strony, nie zabijaj. Oni już wiedzą, czego potrzebujemy. Zabiłem go. To nieźle. Marwol, to ja, spokojnie. Musimy ukraść. Tłumaczę ci, że to ja. Ty mnie jeszcze strzelasz. Nieistotne, tak że mówię, to... Ta gra wypełnia jakąś niszę, nie. Jezus Maria. Myślę, musimy kiedyś spróbować zagrać w Bara Traumę, bo to też jest spoko właśnie do takich akcji. Ale przerąbana giera. To ty? Bo ja już nie wiem. Nie, to nie. Słuchaj, nade mną jest nick. Jeśli to jestem ja, to mam nick, rozumiesz? Tak, ja wiem, ale ja zazwyczaj strzelam zanim ja ten nick zobaczę, wiesz? Właśnie tak nie powinno być, oni tak nie robią. Dlatego musisz mieć dobry refleks. Aha, dobra, już wiem, czy mi przypominałeś o reloadzie. Przegraliśmy, bo 20 sekund zostało, możemy tylko speedrunować. Ale to już nic nie da. I zginąłem. Już nic nie ugramy.
Nie, ale wiesz, oni są doświadczeni, nie? On już tam co najmniej po 40 meczach, nie? Zemściłem się. Mam takie, o, cześć. Mam takie oni są już co najmniej po 40 meczach, a wiesz, a my nie. A czy ja tak, ale... ale zabijanie ciebie było bardzo, bardzo przyjemne. Piotrek, wypieprzać mi stąd, rozumiecie? Ludzie na czacie się pytają, czy można się dołączyć. No można, można. Można. Kto się pytał? Tylko na czacie. Idą na Discord. Niech przyjdą na Discorda po prostu. No, niech przyjdą na Discorda. No, 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 pamiętaj, Discord jest najlepszy, nie? Ale odwaliliśmy dobrą robotę z tym Discordem, to akurat musicie mi przyznać. Tak, to przyznaję, że było dobry pomysł. To jest praktycznie jeden królika, ale to nie dlatego, że my plagiatowaliśmy, po prostu robimy oba. Mhm. Nie, tak dla sprostowania tylko mówię. Bo niektórzy nam już zdążyli zarzucić na czacie, że to jest plagiat ze znajomych królika. Ale cóż, mówi się trudno. No to czekamy, aż dołączą, czy zaczynamy grę, bo nie wiem. Ulecia obserwować. Muszę tylko sprawdzić, czy ten, czy ja w opisie live'a mam Discorda. Nie mamy czasu. Ja będę obserwował Discorda, jak ktoś dołączy, to bo wiesz, trzeba mu od razu nadać czanin, bo ona jest automatycznie przyznawana po 10 minutach i bot informuje, że masz przeczytać regulamin najpierw, zanim będziesz coś pisał i to cię automatycznie blokuje, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Tak to działa. Spoko, jest, wszystko działa. W opisie jest ten, jest Discord dodany, wszystko działa, link jest ok. Sprawdziłem. Więc jak będą chcieli, to mogą dochodzić. Mm-hmm. A czy aktualnie tu jeden pisał i aktualnie chyba na... Czekaj, to jeden nikt napisze, bo on do mnie też pisał. A ja sobie skoczę po coś do picia. Halo, dzień dobry. A, no, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz tą grę dopiero przed chwilą pograłem, ale... to w takim razie... Nie? Nie przejmuj się, ja też. No, bo to co, muszę lobby list, coś, nie wiem? Słuchaj, wchodzisz na właśnie ten lobby list, szukasz a.a.b i hasło 234. 234. Mhm. Oryginalnie. Mhm. Dobra, jestem. Nie wiem, chyba tu posiedzę, bo to tak widzę, żeby wyrównanie będzie bardziej. No, bo dwóch nobów będę miał w teamie i ja, nie? No. A, ja więc muszę teraz przejść na drugiego Discorda. O, cześć, co się dzieje? Ludzie chcą no, po prostu pić, czekamy na ludzi. Okej, luzik. A drugi team jest na jakimś innym kanale? Jest tak, na Pogadance 3. Dobra, to ja tam przejdę. O Jezus, nowe osoby. Fajnie. Dawcio, nie wiem kim ty jesteś. Więc... Czekajcie, muszę kogoś... No. Ale ty miałeś... Zostaj! No. Słuchaj, no. No, gitara. Miałeś zostać tutaj, rozumiesz? Nie miałeś do nich iść. A nie, bo myślałem, że... Bo Makos tylko bierny słuchacz to jest, wiesz? Aha, okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawcio, idź na pogadankę 3. Idźcie tam. Oprowadzę cię tam. Na pogadankę 3 idź. A, już poszedł. Marwolo poszedł teraz po coś do picia. Znacie taką grę SCP? No, znamy, ale ja tam niekoniecznie za nią. Wiesz co, ja niekoniecznie za nią przypadam. Jak mam być szczery? Nie. Tak to działa. Ja tam Minecrafta lubię, ale to każdy. Też bardzo lubię, mamy swój serwer a propos. No ja właśnie robię sobie serwer na modach. Znajomy mi paczkę robi właśnie, układa. No. No siema, no nie, już ja jestem. Ja już mam z kolegą zrobione, no i gitara. Dwie osoby dołączyły. O, ładnie. A czy jedna chyba jeszcze nie dołączyła ogólnie do gry, ale to zaraz jej powiem. To czekajcie, zaraz wrócę. No dobra, powiedziałem im co i jak. Zaraz jedna osoba jeszcze dołączy. I będą wyrównane składy mniej więcej. Zagramy nie na tej mapie, bo tej nienawidzę, ale zagramy na... Na tej, bo ona jest ciekawa pod względem kradzieży, jest trudna, wymagająca.
Poker i zioło? Słucham? Nazywa się Poker i zioło. Ta mapa. Faktycznie, nie wiem, nie czytałem jeszcze nazwy. Ale... A ta gra specjalnie ma, że ten, że nie jest na cały ekran, bo ja mam taki ten, w takim prostokącie, tylko na... Jest specjalnie na cały ekran, więc musisz sobie w ustawieniach pogrzebać. Aha. Dobra, tam przeżyję ten jedną rundę. Tak, tam wolisz, nie? Znaczy, możemy jeszcze zaczekać, bo jeszcze jedna osoba nie dołączyła, aha, a czekamy, to więc dobra, możesz to szybko zmienić. W ustawienia, gdzie to może być? Znaczy, jak jest na full screenie, to i tak jest tak, że jest po prostu czarne obramówki są. Aha, no to dobra, wiele dało. Dobra. Jakie czarne obramówki, o czym wy mówicie? Znaczy, w sensie, że no obraz że sam... Pasek. Sam no. Sobie jest taki siwawy, o to chodzi, tak? No. Ale też chodzi o to, że no nie masz tego na maksymalnej rozdzielczości, nie? No ja mam. Nie, no ja też mam. Marwola, ty nie masz? No ja mam tak, że ekran gry, znaczy w sensie, że... To jest takie 4x3 u ciebie? Nie 4x3. Nie, dobra, odpalimy grę, to powiem, bo ja teraz ja normalnie na to nie zwracam uwagi, wiesz? Jak ja gram... Nieistotne, nieistotne. No. O, jest kolejna osoba, o. Dobra. Dobra. Okej. Okay. My jesteśmy w obrońcach, nie? Dobra, więc grało mamy się w Wojcio obronić, nie? O. Grało się w CS2D, coś się ugra. Aha, fajnie. Co? Ja nigdy w życiu nie miałem styczności z takimi grami. Tak ja więc. Grałem jak tam na jednym kanale, no nie będę reklamował, ale taki znany kanał, co daje ciekawostki o grach. No chyba każdy wie, o jaki chodzi. Nie, możesz powiedzieć. No tam zaczyna się na TV, a kończy się tam na ostatnią literę Y. A. Czyli najlepszy, najbardziej słuszny kanał na YouTubie, o to ci chodzi? No. Ale ta mapa jest trudna, o Jezus. Oj no. Słuchajcie, bo ja mam nową klasę medyka, bo sobie odblokowałem i ona jest gorsza niż ta, którą miałem. No to wesoło. Widzicie te punkty pod M-ką? Mamy ich bronić, nie? Dużo mapa, więc będzie ciężko. Tak, tam jest jakiś ten. Tu jest jakiś karnister. Słuchajcie, bo w tym pokoju ktoś jest. W tym pokoju ktoś jest. Musicie go zabijać, bo ja mam słabą broń, ponieważ jestem medykiem. Dobra, ja nie strzelam. Ha! Zabiłem! Nie, reload to nie. A tu jeszcze dwóch jest! Za dużo ich tu jest! Z noża będzie... Dobra, zginąłeś. Dobra. Bo tu jeszcze jeden jest. Powinien być. Jeszcze jeden? Na skauta pójdę. Powinien być, ale nie. Powinien być jeszcze jeden według mnie. Ale już powinien uciec. Dobra, nie możecie wszyscy być w tym pomieszczeniu, bo widzicie jak ta mapa jest rozległa? No widzę. Mogą równie dobrze pójść i ukryć to, co potrzebują. Ale bardziej potrzebują pewnie tej rogatywki i tej puszki. Tej pasty. Oj, ginąłem, kusza. Z kuszy ktoś zabił? Tak. Nigdy nie grajcie kuszą, to jedna kusza. Dawcio. No fajnie. Mówi do ciebie. Ona jest śmiercionośna, ale reload jest słaba, a ty chyba nie lubisz, jak jest długi reload, sam to mówiłeś. Oj, to zależy. Ale mogłeś mi to powiedzieć wcześniej, bo ostatnią grę w poprzednią grałem. Tak, tak, ale ja wtedy nie zwracam. Właśnie, nawet nie zauważyłem, że koleś mnie dwóch. Ciuka nożem, nie? Ja wiem, nie zwróciłem na to. Aha! Friendly fire! Plecy masz, Wojciecki. Ej, czemu ja się zrespiłem w kiblu? Nie wiem, może gra ci coś sugeruje. Nie ogarnię tego. Gdzie on był? A, i też z kuszy padłem. Dobra. Ała! Nożem. Nie, cisnę, zmieniam klasę. Na to moją ulubioną. Kurde, kradną tak nas tu. Wesoło, ale powiem wam tak w tajemnicy, denerwuje mnie to, że przegrywamy. Tego z kuszą. Oj tam. Ten z kuszą to jest chyba ten nowy, wiecie. Tak, Dawcio. O, kolejnego zabiłem. Ej, dobry to jestem. Pamiętajcie zapalać światła, tak? Zabił mnie nożem. W tym pokoju, gdzie ty strzelaliśmy zabił się na początku. Zabił go nożem. 6:30. Zabił go nożem. 6:53 jest. Wiesz, co miałem na myśli. Uwaga. Ale starasz się śledzić te dramy, te główne dramy, czy nie? Ja nie, w ogóle. Ja je mam, w ogóle? Nie, nie interesuje mnie. Może i lepiej dla zdrowia i organizmu. No właśnie dlatego. Był tu jeden. Wiesz co, tak chyba łatwiej mieć poczytalność większą, nie? Ej, idzie tutaj przez pokój numer 3.
Widzę jednego, jak strzela. W playroomie jest. Dobra, o Jezu, sorry, obiłem cię. W tym nie, dobra. Tutaj jest koleś. W tym czerwonym. Mogę cię wylecieć za chwilę, chodź, to cię wyleczę. Bo ja mam coś takiego, fajne, spray. O, ale fajne. Idą! Dawcio. O, zabiję. Aha! Gratuluję! Bawmy się! Ukradną! Słuchajcie się, ej, teraz chodźcie do... podzielmy się. Jeden na punkt A, widzicie te punkty? Punkt A, punkt B, punkt C? To ukradli. No. Tu przeszedł. To cofajcie się. Marvolo niech idzie na punkt A. A, już za późno ukradli. Wentylacją ktoś przeszedł. 5-0, fajnie. Bawmy się. Fajnie. No cóż, bywa. Ale ile punktów? 150. Faktycznie. Faktycznie. Dlatego, że ja musiałem niańczyć kolejną nową osobę. Nie pomyślałeś o tym? Ale fuck, ile mam? Idź zabić człowieku, mogę. Dwa. Dobra, teraz my kradniemy, dlatego taktyka jest taka, że wy kradniecie wszystko w oku, ja kradnę główny punkt, czyli w tym przypadku czapeczkę. Czapeczkę. No. Rogatywkę, nie? Dobra, jak kradnę, co mi wpadnie w ręce. Ja też. YouTube ma też podobne motto, nie? No. Czemu się ktoś mnie kujnął nożem? Przepraszam. Jak przez niektóre przejścia można przejść? Bo trzeba je rozwalić. Bierzmy nożem. Aha. Albo broń, w zależności jak tam, jaki masz fetysz. Mogę cię wyleczyć, jak chcesz. Chodź, to cię wyleczę. Ała! Wróć, to cię wyleczę. Chodź, to cię wyleczę. Ale nie jesteś przy kracie. Ale ty jesteś Marvolo bez kitu. Fajne, że możesz też strzelać przez nią. To nie jest tak, że oni... No właśnie, przydałbym broń się wyciągnąć, bo ja tak z nożem. Oni się chyba nie spodziewają, że wyjdę z drugiej strony. Ale spodziewali się. Generalnie to musisz Marvolo przyznać, fajna giera. Fajna. No, jak na free-to-playkę. Tak jak mówiłem, ja jestem anti free-to-play, więc... Przydałby się tu jakiś medyk. A Miklecha mówi, że potrzebujemy drewna i co? No, nikt nie szczaił żartu, błagam. Nie, serio. No Stronghold, potrzebujemy drewna, panie. Aha, potrzebujemy dobra. Złota, panie. Nie, ja ze Strongholda tylko ten. Tylko pół racji, panie? No tak. Do obsługi tego urządzenia. Bo to jest chyba jedyna gra, która była tak stara i w nią grałem. Znaczy tak stara, no nie było. Ej, ja się nie umiem przestrzelić przez takie ten. Ja też nie mam. Ten nożem rozwaliłem. Nożem próbujcie, wiecie, bo nóż też działa w takich przypadkach. A ja nie mam noża teraz w ogóle. Na tej klasie. No nie, jest dużo. Nie mogę przychodzić. A my jesteśmy za słabi. Dobra, kradnijcie to, co wyświetla wam się w lewym górnym. Może ktoś mnie zabić czy coś, nie wiem. Proponuję balkon, w zależności na którym piętrze mieszkasz. Sam się zabiję. Dobra. Jej, zabiłem się. Marvolo, ty się tutaj nazywasz tak samo jak na Steamie, nie? Tak jak mój stary kanał. No tak. Czekaj, bo oni mnie osaczyli. No mnie też. No oni i tak średnio się mogę ruszyć. Cheatowali, po prostu wiedzą, gdzie mamy punkt. Kampią tam we trzech, czaisz? Zaciule, nie mam pojęcia jakim cudem. No co wiemy, też tam kapitan, nie wiemy, gdzie, nie wiedzieliśmy gdzie mają. Dobra, ja spróbuję ich obejść, bo mamy mało czasu w sumie już. Nie, zostawcie mnie. Ała. Ała. Marvolo, chodź to cię, potrzebujemy drewna. Dobra! Uleczyłem cię, wiesz, że mi zginąłeś. Domyślam się. Dobra, idę maksymalnie na prawo, może tam mi się coś uda. Ej, no nie właśnie, bo oni wszędzie kampią, ty. Nie, oni kampią przy każdej dziurze. Powiedz, że nic nie zostało, wiesz, ja w klasie mam te dwie dziewczyny, więc co ja mam powiedzieć? Na serio? Ja mam osiem. Technik budowy. Cześć, stary, spróbuję odciągnąć jego uwagę. Nie udało mi się. Oni kampią przy dziurach, kamperzy. Dobra, kampią. Smutnie. Czemu ja muszę być z wami w teamie? Nie musisz. Nie, no żartuję. Oj, żartowałem, tylko przecież się śmieję. Człowieku, spokojnie. No czekaj, kurde, trzeba coś tu wymyślić. Ała. Czemu go nie zaćga... O Jezus.
Zapomniałem, że wy nowicjusze jesteście. Kurde. Na krótki dystans zawsze noże. Aha, dobra. A jak ty tak kampiłeś i on wyszedł, wystarczył go tylko dźgnąć. Raz. Ja nie miałem pistolet, co wyciągnął. Pistolet to w ogóle nie używaj, kiedy masz karabin. Tylko ja używam pistoletu, ponieważ jestem medykiem i nie mam karabinu. Mam tylko nóż i pistolet. Ja mam tylko nóż i pistolet, więc... Chodź tutaj, nie wyjdziesz tamtędy. Wyjdziesz tędy. Jak nie? W ten sposób, czaisz? Chyba czaję. Ciężko to wygląda. To samo, co psa przed chwilą tamtym typowi. No znowu kampi. No nie, zobaczył mnie. No nie, granat. No nie. No wow. Nie, już wiem cel. Nie ma szans. 18 sekund. Naprawdę? O Jezus. Ach, easy. Czemu ci przeciwnicy są zawsze tak OP? Zagramy teraz więcej osób w piłkę, co? Tak dla odmiany Marvolo. Spoko, fajnie będzie. Piłkę chociaż sobie radziliśmy, nie? Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dziękuję wam za waszą uwagę. No i cześć.